Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i znajdujemy się w grobowcu bohatera w Auridzie. Dokładnie pod mostem, przez który wchodzi się na terytorium Lyndell, właśnie było wejście do tego grobowca. No niestety, to moje nieszczęście, jest tutaj masa rydwanów, których oczywiście nie da się tak łatwo pokonać. Więc trzeba będzie się obok nich jakoś przekraść. Najlepiej nie tracąc życia, ale to może być dość problematyczne. Okej, czyli tam nie ma kolejnej ścieżki. Jedyna ścieżka chyba, którą możemy podjąć w tym momencie, to jest po prostu biec na dół. Tylko pytanie jak? Trzeba by było rozsynchronizować w jakiś sposób te dwa rydwany. Chyba po lewej jest jakaś miejscówka, w której można się schować. Więc jak lewy rydwan pojedzie do góry, to wydaje mi się, że za jego plecami moglibyśmy tam spokojnie dobiec. Okej. O, fuck! Ty, Franco! Ty, gnoju, ty! Patrzcie, zazwyczaj się... Jaka Franca? Zazwyczaj one się składają dopiero jak podchodzimy, nie? A zobaczcie, w tym momencie on tutaj czekał tylko po to, żeby nas... O, ty knolcu, zasrany ty. Na przykład to zawsze musi być nikczemna osoba, patrz, żbura. A, czekajcie, faktycznie tam jest jakiś... Z góry coś jest. Mhm, i tam też. No dobra. Tylko pytanie, gdzie teraz? Pytanie, gdzie teraz? Okej, pojechał do góry. Nieźle. Aha, i teraz jedzie całą taką ścieżkę. Okej, dobra, nie, ale jakbyś tak pojechał do góry, byłoby mi bardzo miło. Wiesz? Bym miał o wiele więcej momentum. O, właśnie, na to, żeby się spróbować gdzieś tam przekraść. O, w dupę! O, w dupę! Welp. O, można było się tego spodziewać. O rany boskie, jak ja nienawidzę tych rydwanów. O, to jest taka męczy buła. To jest taka totalna męczy buła, nie? Czyli musicie cały czas być, mieć na uwadze to, żeby kurde was nie dojechał. Dobra, biegnijmy. Tutaj jesteśmy podobno bezpieczni. Oj, kurde, nie chciałem tego. Tutaj jesteśmy podobno bezpieczni. No, przestać. Teraz tak, chyba był jeden po lewej. Przyjemniaczek. I tu jeszcze. No gdzie mi tu będziesz zionął? Rajerstwo się szerzy. Prawo. Aha, no tak, o tobie jeszcze zapomniałem, kumplu. Okej. Czy ja bym mógł się w jakikolwiek sposób ubrać tak, żeby to mi nie zabiło? Byłoby mega miło. A nie mamy żadnego takiego przystanku, którym mógłbym się zatrzymać, żeby nie było problemu. Bo tam zauważcie, że pojawił się w pewnym momencie jeszcze jeden rydwan. Czyli tam nie będziemy tak do końca bezpieczni. Tam za tymi filarami. To nie jest takie proste. Nie.
wałem. Okej. I teraz jedziemy tam do tego zesrańca. Ja myślałem, że szkieletory też są podatne na leczenie. Jak widać, nie. No dobra. Nawet w żaden sposób nie myślę o tym, żeby podnosić tamtą konwalię, która tam na środku. Znaczy trochę myślę. Ale no, może być problem, żeby to przetrwać i przeżyć. Dobra, i teraz trzeba przemyśleć, czy my tam mamy jakąkolwiek miejscówkę, przy której moglibyśmy się zatrzymać. Nie, kurde, miałeś jechać na górę, hej! Chcę mieć trochę więcej czasu, żeby się tam rozejrzeć. No, kurczę, no! Czemu nie chcesz jechać na górę? Ja tu sobie stoję, patrz, uhu! No, come on! Wiem, że potrafisz, wiem, że chcesz. Ups. O właśnie, teraz ja lecę ja. Okej, mamy tutaj pewien problem. Dobra, nie podniosłem tej znajdźki, ale to nic, z tego względu, że być może podniosę ją później. Okej. Okay. Czyli ta znajdźka pokazywała nam, gdzie moglibyśmy zeskoczyć. Dobry call. Nie, to tylko From Software mogę wymyślić takie rzeczy, nie? Okej. Okay. Tu? Yep. Tutaj, świetnie. Skakanie, może spróbuj tego. Może jednak, kurde, niekoniecznie. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to może jednak niekoniecznie. Tutaj. A tutaj jest brzydal. Ale spróbujmy. Przynajmniej przez chwilę będziemy mieli normalny grunt pod nogami. O, super. Serio? Czym brakowało, żeby to nas zabiło, nie? Dobra robota. Dziękuję, dziękuję. Uważaj lewo. A jest tam skubaniec. Łypie tymi oczyskami małymi. A po prawej też coś jest? Niekoniecznie. Bo nas jeszcze zabije. Dobra, czy tutaj mamy jakąś niewidzialną ścianę? Nie. A czy tutaj coś na nas czeka? Chce nas zabić. Tak? Nie? Tak! No hej. O, serio? Co za menda. One jeszcze powinny zostawiać po sobie takie te... O, prochy pospolitego ruszenia. Prochy pospolitego ruszenia? Brzmi ciekawie. Czekajcie, cóż to będzie? To będzie to. Duchy pospolitaków, którzy dzierżą ząbkowane toporki o długich rękojeściach. Ta brutalna broń jest szczególnie skuteczna w wywoływaniu krwawienia u przeciwników. Na ziemiach pomiędzy pogardzano małymi, dlatego utworzyli oni swoje pospolite ruszenie, aby zarobić na życie, choćby w hańbie. Oj, kurde, trzeba znaleźć sobie opcję, nie? Jakąś. Drabina. Tak. Tutaj widać, że drabina. Ale jeszcze mamy tam po tych belach możliwość pójścia gdzieś dalej. Tylko, że ja bym tą drabiną nie wychylił głowy. Na stracenie. Wszystko to słychać.
Aha, tu jesteśmy. Prawdopodobnie wąż. Okej, czyli my tu jesteśmy... Z góry możemy patrzeć na to. A tam jest wejście chyba do bossa. Więc my tutaj jeszcze będziemy musieli przyjść. Coś mi się wydaje. Musimy w jakiś sposób ten rydwan rozwalić. Albo nawet wszystkie rydwany. I dopiero wtedy będziemy mogli dojść do bossa. Ja przy okazji podnieść tą znajdźkę, którą zostawiłem sobie. Bo chciałem jak najszybciej znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy zeskoczyć. Okej. Zróbmy tak. No i teraz by trzeba było tutaj... O, super. Szkielet ucznik. I teraz by trzeba było jeszcze oszacować. Gdzie my tutaj możemy zeskoczyć, tak żeby było git. Czy ten pasek w jakikolwiek sposób determinuje to... Dobra, uważam, że jestem na linii. Hop. Jestem, dobra. Świetnie. I teraz pytanie, czy tamtego... szkieletora rozwalić za pomocą łuku? Czy rozwalić za pomocą magii? Bo ja nie chcę do niego za bardzo podchodzić. O, świetnie. Czyli on rzuca jeszcze jakimiś garnkami, które mogą nas wyprowadzić z równowagi i dodatkowo zrzucić. No dobra, a czy my mamy święte strzały? Wężowa, ognista... A spróbujmy ognistą, bo może ognista będzie zadawać większe obrażenia po prostu. On widzę, że nie ma łuku, tylko on ma jakieś garnki, którymi chce do nas strzelać. No ciężko go trafić. No nie, no serio. Żadna strzała nie ma większych obrażeń jakiś? O Boże. Dobra, to chyba trzeba się do niego pofatygować i tyle. Albo spróbować go zesnajpić. Się przewrócił. Okej. I teraz tak. Biegniemy, 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 biegniemy. Ja wiem, że on się zrespi. Duży taki. Ale mieliśmy przynajmniej czas, żeby spokojnie sobie podejść, a on nas nie atakował. Trafienie krytyczne, a to niespodzianka. Właśnie, często dostawał jakieś takiego lepę, taką lepę, że się przewracał, nie? No to lecimy na górę. No to lecimy na górę. Zobaczymy, czy... Mamy też, kurde, na poziom odpowiednią ilość runu. A tutaj stracić, kurde, runy, to... Uważaj, dźwięk. Co to było? Uważaj, dźwięk. Zachowaj spokój, ale gniew. O, świetnie, czyli jeszcze więcej miejscówek. O, o, fantastycznie. Gdzie ja nie mam... Gdzie ja niby mam teraz uciec przed tym ciulstwem? Bo nie widzę alternatyw. Ej, bez kitu, nie mam zielonego pojęcia, gdzie miałbym te... Ja tyle myślałem, że już nie będę miał z nimi kłopotu. A tu nadal kłopot jest. Czy tam jest jakaś miejscówka, gdzie można się schować? To będzie insta-dead, jeśli on mnie przejedzie. I on może jechać dalej, tak by the way. Bo widać, że to nie jest ostateczne miejsce, w którym się zatrzymuje. Chociaż... To można zeskoczyć. Nie wiem, czy mam na tyle czasu, żeby tam przebiec. Raz, dwa, trzy. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. No ale musimy spróbować, nie? O nie, nie udało mi się tak szybko. Muszę się podnieść i biec. No inaczej niestety, ale on nie biegnie.
fuck! Nie! Nie! Nienawidzę tej gry. Fuck, no. Come on, przecież to jest... To jest... Oh, fuck you. Znęcanie się nad... To jest najgorsze gówno, jakie to jest w tej grze. Słuchajcie. Te rydwany zasrane. No to oczywiście, tak, weź, przewróć mnie, weź. Masz, weź, przewróć mnie. Masz, weź, przewróć mnie, a później jeszcze raz mnie przejedź. Co za frajerstwo zasrane. No, Boże. Jeszcze jakby to miało w jakikolwiek sposób wpływ na to, że to jest na przykład jakieś super ekstra skillowe, żeby tego uciec. Ale nie, to jest czyste kuźwa mać. Fart. Czy uda nam się dobiec tam, czy nie? Czy uda nam się zebrać na ryj to ostrze kręcące się, czy nie? Ja pierdzielę, no. Zaraz sobie zrobię hard save'a i tyle z tego będzie. W odpowiednim miejscu. Aha, i teraz one się tak jakoś... O, come on. One się teraz tak jakoś zsynchronizowały dziwnie. No tak, teraz ten może nas przejechać po głowie. No serio? Teraz nagle... Dobra, uleczę się, tak żeby mieć fulla. Dobra, czyli musimy znowu tam zleść i zeskoczyć, gdzie jest ta znajdźka. Czyli ty nie chcesz tylko pojechać na górę, tak? To nie fajnie. Teraz obydwaj jeżdżą. Ojojoj. Bardzo podobnie, w sensie jest jeden przy drugim. Co niestety jest dla nas niekorzystne. No patrz, no. Jeszcze zapanować nad tym, jak to dziadostwo jeździ, no. No jedźże do góry! No co za frajerstwo, no. O! Fuck you! Tu jestem! Huhu! Idę na górę! Jedź za mną! Kurwa, ale to jest trollerskie łajno. Dobra, napijmy się. No jedźże tam na górę, no co? Czego nie rozumiesz? Chociaż w sumie można skorzystać z tego drugiego toru, jak tak teraz myślę.
Okej. Okay. Dobra, ten tu jedzie. Obraca się. A my za nim. Trafimy? Trafiłem! O! Bosiu! Dobra, tędy. Tędy. Okej. Okay. O! No i teraz pytanie, którędy? Zeskakujemy na tamtą? Chyba będzie najbezpieczniej, bo będzie najniżej. W sensie, ja nie wiem, czy ja nie zginę. Jeśli bym... Dobra, tędy. I tutaj... Tu. Ale kurde, gdzie ja mam iść z tamtym... Rydwanem? To nie mam zielonego pojęcia. Tym następnym, który nas czeka, na którym zginęliśmy. Okej. I teraz biegł się... do typa. O, nawet zdążyliśmy zanim powstał. Świetnie. Tup, 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 tup. I tu gdzieś zginąłem. Najgorsze jest to... Najgorsze jest to, że ja straciłem te dusze gdzieś chyba po drodze. Co było? Góra, może spróbuj tego, a potem prawo, może spróbuj tego. Aha, czyli chcecie powiedzieć, że ja muszę iść na górę, a nie na dół. Na wprost, tego musisz szukać. Co? Jak to? A faktycznie, czekajcie, tam jest jakaś wnęka. To czekaj, 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 tutaj ta wiadomość jest bardzo dobra. Nie zwróciłem uwagi, totalnie. Dlatego, że tam są moje runy na dole! Fuck. Ale faktycznie, tam jest jakaś wnęka. Okej. Okay. Chcecie mi powiedzieć, że to powinno teraz ten rydwan rozwalić? Yep. Chyba tak. Ej, no co jest? Czemu on go nie jest w stanie ogarnąć? Chyba, że musi odpowiednią... O, serio? Zrozsynchronizowane strzelanie jest z tym ogniem. O, dawaj, 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 dawaj. To bez jaj. Aha. Dobra, czekaj, 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 bo tu jest światło. No ale on już jest skąpany w tym świetle. Więc w zasadzie powinien być podatny na ataki i na damage. No chyba, że ja teraz powinienem wrócić na przykład do jakiegoś innego miejsca. Nie robi mu to nic. Niestety mu to nic nie robi. Fuck. No ale dobra, przynajmniej znaleźliśmy jakąś tutaj ostoję. Aha, czekajcie. Dopiero teraz jest to światło tutaj. Czyli, aha. Czyli jak my strzelimy, to to światło wylatuje o wiele wyżej. Ale to w takim wypadku nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego. Wow! Fuck you. W takim razie nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, no. On jest niepodatny na obrażenia. Bo niestety albo ogień, albo...
Albo ogień. Albo światło. Co trochę jest przykre. Dobra, leczenie. Napijmy się. No boję się tego trochę. Czekajcie, dajcie mi chwilkę. Okej, na wszelki wypadek zrobiłem sobie hard save'a, jakby znowu miał mnie przejechać. Ale co mi przyszło do głowy, to to, że bo ja już ten oczywiście grobowiec przechodziłem, tylko totalnie nie pamiętam, jak to się tutaj robiło. Ogólnie tylko wpadłem na to, że jeśli tutaj domyślnie ten filar jest w takiej pozycji, to znaczy, że my musimy go mimo wszystko uderzyć. Dlaczego? Dlatego, że być może właśnie to światło, które powędrowało na górę, nam jest potrzebne, a nie ten ogień, który miałby rozwalić ten rydwan, prawda? Więc jakby, no jeśli jest opcja wysłania światła gdzie indziej, no to zróbmy to i zobaczmy, co się stanie. Bo bardzo możliwe, że ono po prostu będzie nam potrzebne gdzie indziej. Tylko teraz warto by było nie zostać zabitym przez ogień i nie zostać zabitym przez rydwan. I w jakiś sposób się tutaj ewakuować i spróbować zdobyć nasze runy. Bo to by nam też było potrzebne. A do nich wydaje mi się, że byśmy mogli nawet dobiec. Spróbować je tylko zebrać, nawet jakbym miał zginąć. Nie! Co, wybrałem? Zebrałem, dobra. Czekajcie, jak zginąłem, zebrałem i zginąłem. One tutaj będą, więc nie są stracone. Jeszcze mamy opcję je zebrać. Okej. Git. Teraz warto byłoby nie zginąć z kolei, żeby tych dusz nie stracić. I zobaczymy, gdzie to światło zostało posłane. Bo chciałem zwrócić uwagę, że ogólnie nawet jak zginiemy, to te nasze takie akcje w stylu, że zmieniliśmy ustawienie światła, to też ma znaczenie i w sensie to się nie resetuje. To po naszym zgonie jest w takim stadium, jakim sobie ustawiliśmy. Dobra, tu baba jest. A to ciekawe, bo tutaj nie mamy teraz znaczników od ludzi. Dobra, na dół. Tu jest żaba. Żaba dostaje po łbie. Po lewej będzie żaba. Okej. Po lewej będzie żaba i tutaj będzie jeszcze po prawej żaba, tak? Tak, będzie żaba. Bo byłaby głupia sprawa, jakbym zginął od tej klątwy. No dobra. Aha, czyli zobaczcie, czyli to światło zostało przysłane w to miejsce, na sam środeczek. Popiół wojny, uświęcona ziemia, hełm strażnika drzewa, zbroja strażnika drzewa, naglenniki, cały zestaw strażnika drzewa. I teraz tak. Najpierw sobie sprawdźmy, to zbroja strażnika drzewa, tak jak to wyglądało. Złota zbroja ciężkiej kawalerii strażników, którzy służą złotemu drzewu. Ozdobiona peleryną z symbolem uświęconego drzewa. Wciąż tli się w niej dawna łaska, dzięki czemu jest niemalże niezniszczalna. Okej, i dostaliśmy jeszcze... to jest chyba popiół wojny był, mi się wydaje. Tak. Uświęcona ziemia. Podnieś tarczę, by poświęcić ziemię złotemu drzewu. Nieprzerwanie przywraca punkty życia i zwiększa obronę tobie i sojusznikom na obszarze działania. Do użytku na każdej tarczy. Okej. A czy my, idąc tutaj na górę, cokolwiek znajdziemy, czy nie? Nie. Okej. Czyli mamy teraz drogę wolną. I to tak totalnie wolną. Bez żadnych problemów. No nie, no to ja rozumiem. To ja rozumiem. Okej, dobra, wal się.
Złoty run. Niebezpieczeństwo, niech będzie chwała. A tu co się dzieje? Ty, ale my... Ej! Dobra robota. A to można otworzyć? Własnymi rękoma. Okej, okay, myślałem, że to się drzwi będą musiały otworzyć tak po prostu. Okej, okay, i tam jest boss. Ale... Czekajcie, bo ja jeszcze bym chciał jedną rzecz zrobić. Mianowicie odpuściliśmy ten jeden rydwan, który był tam na dole. Ja przy nim zginąłem. Odpuściliśmy go, a ja bym nie chciał go odpuszczać. Dlatego, że bardzo możliwe, że za nim coś jeszcze znajdziemy. Okej. Tędy. I teraz dla lepszej kalkulacji... Zeskoczmy sobie mimo wszystko tutaj gdzieś. Okej, tu. I tu. Świetnie. Jeszcze raz spróbujemy właśnie dotrzeć do tego miejsca, gdzie był ten rydwan. Ja pierdzielę, najbardziej zagmatwany loch. Zaraz... Co jest? Zaraz po tym... Z tymi... teleportami, chociaż ten z teleportami nie był problematyczny o tyle, że no trzeba po prostu było ogarnąć ścieżkę. A tutaj? Ja pierdzielę, no. Nie dość, że trzeba ogarnąć mechanikę, to jeszcze trzeba unikać na początku zwłaszcza tych rydwanów. Masakra. Dobra, pytanie teraz, czy ten rydwan też stąd zniknął? Czyli ogólnie na całej mapie co? Były trzy rydwany? Chyba tak. No i mamy nasze runy, a też przy okazji tutaj właśnie po to warto było przyjść, żeby zebrać te nasze runy. Okej, nie trafiłem. Dobra, najpierw wyeliminujmy jednego, później wyeliminujmy drugiego. I wszystko... Bajabongo. A, trzeba cię dobić. Świetnie. Tup. Wabianie, walka dystansowa. A kim ty jesteś, kumplu? Czy ja cię dosięgnę? Okej, okay, muszki. Było git. Nie było tak źle. 93 tysiące runów, więc znowu mamy na poziom. I mamy pierzasty talizman Tygla. Pierzasty talizman Tygla. Talizman z piór ukazujących wizerunki różnych istot. Powiada się, że dawno temu wyrósł na ludzkim ciele. Zwiększa skuteczność unikania podczas przewrotów, ale zwiększa też otrzymywane obrażenia. Pozostałość po udręce pradawnego życia, częściowo zrodzony z degeneracji. W starożytnych czasach byłby symbolem boskości. Teraz jednak w miarę rozwoju cywilizacji coraz częściej postrzegany jest jako symbol nieczystości. Okej, jeszcze mamy tutaj ścieżkę. Gdzie nas to zaprowadzi? Okej. Okay. To może się uleczmy. Do fulla. Napijmy się. Gdzie? Tu nie ma nic. Możemy to uderzyć. Dzięki temu chyba mam możliwość przejścia tutaj. Przed tobą kłamca. O, wielka głowa ważki. Au. A, jesteśmy... Dobra. Jesteśmy Tyranatory. Czyli można powiedzieć, wydaje mi się, że można powiedzieć, że jesteśmy good z tym grobowcem. W sensie, zwiedziliśmy go w całości. I rozwaliliśmy też wszystkie... Co tutaj mamy tyle znów? Udało się. No udało się, czemu miałoby się nie udać? Posąg Mariki Tiki Tiki. Tak będziesz, gościu, kręcił się, jak papier w toalecie? Serio? Oh, hello. Dobrze, że tu mamy łuczników.
więc oni nie będą nas ścigać. Świetnie. Jeszcze ktoś ma zamiar nas atakować? Nie? No. To wiadomo co, zawilcza się w liście. O, o, was jest dwójka. B. O, tu B. Tu mamy pewien problem. Jest ich dwójka. O, shit. Dobra, jedziemy. To byłaby wielka szkoda, jakby mój mimik szczezł. O kurde ty, jadą we mnie. A może nie? Jeszcze niekoniecznie. Oho. A się nadział chyba na ryk. Wielki miecz Ordovisa, hełm Tygla. Zbroja Tygla, rękawice Tygla i nagolenniki Tygla. Dobra. Jak to było? Ordovisa. Był jakiś taki duży. To jest to, wielki miecz Ordovisa chyba. Wielki miecz Ordovisa, jednego z dwóch najważniejszych rycerzy Tygla. Miecz ten jest nasycony starożytną esencją świętości. Czerwone zabarwienie podkreśla naturę pierwotnego złota, które ponoć w przyrodzie bliskie jest esencji życia. Wir Ordovisa. Nice. Fajnie to wygląda. Okej, okay. I jeszcze mieliśmy coś tam Tygla. Hełm Tygla. To jest... Chyba to jest to. Hełm rycerzy Tygla, którzy służyli Godfrejowi, pierwszemu eldeńskiemu władcy. Ozdoba w postaci topora to znak rycerza Ordovisa, noszony również przez jego ludzi. Drzemie w nim potęga Tygla życia, pierwotnej formy złotego drzewa, wzmacnia aspekty inkantacji Tygla. Okiroki. No, powiem szczerze, że na sam koniec jeszcze nam dali dwóch takich potężnych typków. Not bad at all. Not bad at all. Dobra, no to w takim razie tutaj poza murami stolicy wydaje mi się, że mamy wszystko zrobione, więc można spokojnie teraz iść i zwiedzać stolicę. Ale to już w następnym odcinku, dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i do zobaczyska, mam nadzieję, jutro. Trzymajcie się, bye bye!